Witaj serdecznie, z tej strony Wiśniewski Michał. W tym krótkim wideo dowiesz się trzech rzeczy. Jakiego błędu, najpopularniejszego błędu, który popełnia 30, myślę 50% nawet naszych klientów, zanim spotkają projekt Forex jest Trader na rynku Forex. Jedną rzecz, czyli drugi punkt, co można by wykonać, żeby czy odnaleźć się w tradingu, czy w inwestowaniu co najmniej 5-10 razy szybciej, czyli co wykonujemy w domu tradingowym, jakiej jednej metody tak naprawdę używamy, a nie 3, 8, 12 strategii skomplikowanych, średnich, kroczących, punkt przecięcia się oraz w jaki sposób zabrać się za to wszystko, nawet od razu na bezpłatnym webinarze, także dołącz w linku poniżej do spotkania, zobacz dokładnie w jakiej dacie, o jakiej godzinie startujemy w projekcie, rozpoczynamy nowy kurs, ale w większości rzeczy dowiesz się bezpłatnie. Jako mały bonus, feature, zobaczysz odrobinkę dzisiaj Tulum, czyli miejsca, w którym mieszkam. Moje mieszkanie w Meksyku wygląda aktualnie bardzo podobnie. Dzisiaj jestem ze znajomymi, także spędzamy kilka dni wolnych. Czasami jest to w środku tygodnia, czasami są to rzeczywiście weekendy, bo większą część roku, jeżeli nie ciężko, to dosyć intensywnie pracuję, często 6 dni w tygodniu. Zaczynając od jednego najbardziej popularnego błędu, jaki wykonują, myślę, nie tylko traderzy później w przyszłości, ale większość ludzi, którzy startuje na rynku Forex, czy nawet na rynku akcyjnym, wabieni dużą możliwością zarobku czy szybkiego zysku, wpłacamy pieniądze do brokerów, czy instytucji, które podają się za brokerów. To są firmy, które zachęcają cię do tradingu, czy nawet oferują inwestowanie w twoim imieniu, czy pomoc w inwestowaniu. Później jest problem z wypłatą pieniędzmi, czy te pieniądze znikają całkowicie. To jest pierwszy błąd, którego unikniesz w naszym projekcie. Dowiesz się, z jakich brokerów można rzeczywiście skorzystać w Polsce, za granicą. Jest to kilka instytucji, gdzie możesz pewnie wpłacić pieniądze, tradować w sposób sprawdzony, gdzie na pewno wypłacisz środki, nie tylko to, co wpłaciłeś, ale wszystkie pieniądze, które zarobisz. Drugą kwestią, którą obiecywałem, że omówię bardzo w skrócie, także zostań do końca wideo, dołącz do webinaru poniżej, zobacz, kiedy odbywa się bezpłatne spotkanie, dowiedz się więcej o inwestowaniu. Otóż na rynku czy na kanałach YouTube możesz poznać wiele strategii różnych traderów, często są one skomplikowane, tak jak wspominałem, przecięcie się jakiś średnik z jakimś wskaźnikiem, z jakimś robotem, skomplikowane poziomy, które są przekraczane, rynek wraca i tak dalej. W ten sposób nie tradujemy w domu tradingowym i w ten sposób nie będziemy ćwiczyli w projekcie Forex jest Trader. Z reguły jest to bardzo jedna, prosta technika, tak jak nawiązuje do domu tradingowego, gdzie jest jeden bardzo prosty sposób, gdzie wymieniane są kontrakty. Czyli nie jest to jakiś skomplikowany sposób, strategia, którą trzeba wyjaśniać przez 2 tygodnie, której się uczysz 3 miesiące, tylko jeden bardzo prosty sposób. O tym będę wspominał również na spotkaniu, do którego możesz dołączyć poniżej. Natomiast w projekcie Forex jest Trader jeden sposób polega na tym, że opracowaliśmy od 2010 roku, czyli projekt już ma ponad dekadę, lekko licząc, same istnienie projektu, tak? Opracowaliśmy powtarzające się układy. Także tych układów jest na ten moment przedstawionych w kursie 12, 12 układów. Natomiast ja otwarcie mówię, że jeden, drugi, czy trzy, dwa, trzy powtarzające się układy wykorzystane dobrze na rynku finansowym, obojętnie czy to rynek akcyjny, czy kontraktów terminowych, bo jak nauczysz się odczytywać analizę techniczną dobrze z wykresu, wiedzieć, jakie są podstawy godzin handlu, czy dlaczego rynek przełamuje wsparcie opory, jakie dane wychodzą w jakich godzinach, to jest 3-4 raptem zaledwie kwestie, które musisz zbadać profesjonalnie. Czyli coś, czego normalnie nauczyłbyś się w domu tradingowym, nie na kursach na YouTubie, nie na kursach brokerskich bezpłatnych, tylko w profesjonalnym miejscu, gdzie prowadzimy takie zajęcia, lub w domu tradingowym, lub w banku inwestycyjnym, czy tak gdzieś na Wall Street, czy faktycznie w instytucji, która traduje. Także to, co próbuję tobie powiedzieć, to jeden sposób, w naszym przypadku w projekcie Forex jest Trader, to są 2 czy 3 układy, które jak opanujesz, to wszystko, co potrzebujesz. One się powtarzają na wszystkich instrumentach, które możesz zaobserwować w postaci analizy technicznej, czyli wykresów, gdzie rynek spada agresywnie lub rośnie. To są powtarzające się momenty w bardzo charakterystycznych układach, w bardzo charakterystycznych momentach. Obejrzyj wideo numer 2, w którym powiem odrobinę więcej o tych 3 czynnikach, o których właśnie wspomniałem. Jeden czynnik zostawiłem na później. Obiecywałem również, że pokażę wam być może otoczenie, czyli w jakich warunkach pracuję, czy przebywam na co dzień. Często jest to otoczenie lasu, czy pięknych mieszkań, czy niesamowitych domów, czy niektórych posiadłości, które czasami wynajmuję, czy domów, w którym ja przebywam w środku dżungli większą część roku. Czasami są to mieszkania, czy apartamenty nad morzem, które wynajmujemy na weekend, czy tydzień. Wszystko, co czasami pokazuje, czy ktoś mówił, że się
się chwalę. Większości rzeczy ja nie pokazuję w ogóle w projekcie. Także jedna pani kobieta zarzuciła mi ostatnio, że przechwalamy się czy coś innego pokazujemy. Ja jej nie odpisałem, ale miałem w domyśle, czy chciałem powiedzieć, że większości rzeczy ja nie pokazuję. Także ona 90% mojego życia nie zobaczyła. Czasami gdzieś pokażę zdjęcie, czy za chwilę wejdziemy górę na taras, zobaczycie znajomych, czy ludzi, z którymi akurat teraz spędzam tydzień, ale często są to piękni, fantastyczni ludzie, niesamowite otoczenie. Czasami niektórzy z nich żyją w bogactwie finansowym, czy zamożności mentalnej, także wymieniamy się jakimiś projektami, czy dobrą energią, czy czasami pomysłami na życie po prostu. Idziemy na taras na chwilę, na górę, chcę wam pokazać, być może będzie fajny widok. Tutaj jest kawałek przyjemnej dżungli dookoła. To jest otoczenie, które chciałem wam pokazać, jak wygląda okolica, w której żyję. To jest południe Meksyku. Tutaj akurat jesteśmy, powiedzmy, w dzielnicy mieszkalnej, która otoczona jest dżunglą. Także fajne otoczenie, dużo pracy w życiu, żeby czasami chociażby, żeby przebywać przez chwilę w takich miejscach, czego wszystkim życzę na bieżąco w projekcie i w tym, co robimy na co dzień. Powtarzam jeszcze raz to, o czym wspominałem wcześniej. Webinar jest bezpłatny, możesz dołączyć do webinaru na dole. Część wiedzy przekazywanej w projekcie jest całkowicie bezpłatnie. Możesz zobaczyć analizy, możesz odebrać kurs początkujący o wartości 1200 zł, który przekażę na webinarze. Na webinarze rozlosujemy również kurs o wartości co najmniej 5400 zł, pełny kurs mentoringowy. Dowiesz się o tym więcej również na webinarze. Udział w konkursie poniżej. Dowiesz się, jaki spełnić warunek. Są to jedna, dwie drobne rzeczy z reguły, żeby odebrać taki kurs. Rozlosujemy dwie nagrody na webinarze. Również osoby, wszyscy, którzy będą na spotkaniu, odbiorą checklistę, czyli jakie są najważniejsze kwestie tradingu do sprawdzenia przed wejściem w pozycję. Ja dziękuję bardzo. Jest godzina około 16:00. Także kończę pracę na dzisiaj. Dzisiaj przemieściłem się z jednego miasta, wróciłem do Tulum, dokładnie w Playa del Carmen byłem przez chwilę, tak się nazywa miejscowość. Wróciłem do Tulum, gdzie mieszkam na co dzień, przynajmniej przez ostatnie 3-4 lata. Także to jest w okolicach Cancun, wciąż w bardzo podobnym, czy praktycznie tym samym miejscu od 10 lat na południu Meksyku. W sumie to wszystko, co chciałem przekazać na dzisiaj. Obejrzyj wideo numer 2, czyli kolejny materiał i dołącz koniecznie do naszego spotkania, żeby poznać odrobinę więcej. Ja wracam do przyjaciół na górze. Do usłyszenia w przyszłości na spotkaniu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.